Emil, bociany do ciebie przyleciały. No? Bociany do ciebie przyleciały. Dwa, trzeba do ciebie. Aż dwa. Siemano, witam was w kolejnym vlogu. Zaczynamy siewy rzepaku. U mnie odmiana SY Aganos. W tym roku dobrze dała na poletku doświadczalnym, więc czemu by jej nie zasiać. Areał w tym roku mój to jest 22 hektary planowany. Zobaczymy jak to pójdzie, wyjdzie z czasem. Jaki przebieg pogody będzie. Ściernia nieruszana w mulcz tak zwany. Zobaczymy, szukamy ziaren, na jaką głębokość idą. Już mamy 2 centy, nie ma rzepaku. A jednak błąd, zobaczcie, minąłem. Jest ziarko, nasiono znaczy się, na centymetr. Idealna głębokość, no chyba nie będziemy wkładali ziarna głębiej, no nie wiem. Jeżeli nie popada, to i tak nie będzie jakiegoś, będzie jakiejś obsady. Ilość sztuk, 40 roślin na metr przyjąłem. Tutaj chłopaki nakręcali na mniej, bo oni u siebie sieją 30-35. No my tak te 40 sztuk przyjmujemy. Tutaj w Aganosie może nawet wyjdzie 42. No zobaczymy, jest dość sucho. Rozstawy są co 30, chyba 4 cm. Szukamy kolejnego nasionka. Duch wilgoć jest gorsza niż jeżeli na poprzednim polu, mimo że tam było talerzowane. Po prostu tam więcej popadało. O, było gdzieś, uciekło. Dobra. Jest taka wariacja ogólnie, mamy zasiane już 48. Ogólnie na Mzuri pokazuje prawie 60 hektarów. No jak dobrze pójdzie, to do jutra południa będzie zasiane 110. No i jest w planie jeszcze około 60 hektarów rzepaku w systemie Mzuri. U mnie na działce trzeba będzie wysiać około gdzieś 6 hektarów, stależować, bo tam są torfiny i bardzo dużo słomy, no i po prostu niepotrzebnie było ruszane i się zapycha, bo jest bardzo pulchno. Gdyby było niestależowane, to Mzuri podejrzewam, żeby poszło, byłoby dużo słomy w tych wałkach, ale by szło, no niestety jest za pulchno, no i trzeba swoim systemem zasiać. To dobrze, będzie porównanie też, pasówka kontra tradycyjny, tutaj taki no też uproszczony system bezorkowy. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie, jak sami widzicie, po mojej umarszczeniu, jak i kolorze skóry, jestem bardzo zmęczony. Przeprowadzam przyczepę na tamten obręb i idę się przespać gdzieś na godzinę. Naprawdę, jest mi wyróbka, jeszcze gorąco jest. No i co wam więcej mogę powiedzieć? Nie róbcie tego w domu. No, pozdrawiamy chłopaków, operatorów, Krystiana oraz Emila. No i co, do usłyszenia po prostu. A więc czołem wszystkim, takie rozjaśnienie, dlaczego Szoko siejesz z technologii strip-till, a nie wykonujesz to, z czego jesteś słynny, czyli z orkoholizmu.
No właśnie, no jest problem, jest duży bardzo problem, jeżeli chodzi o wodę. Wodę mamy, wodę, wilgoć, bo to nie można nazwać wodą, wilgoć mamy od góry na 5 cm jest sucho, poniżej 5 jest ta wilgotność w miarę możliwości taka, że jeżeli robimy technologią strip-till, tutaj w naszym przypadku jest to Mzuri, możemy nawet zareklamować firma Agroland, pozdrawiamy. Tutaj też podziękowania dla Pawła Medyńskiego, bo on gdzieś tam z Facebooka wynalazł, byli u niego, od Pawła numer dostałem, dzięki Paweł za kontakt. I tutaj szczególne podziękowania dla Emila, jak i Krystiana za siewy. Krystian jest zmiennikiem nocnym, Emil w dzień pracuje. No i wysiewamy, no zobaczymy co będzie, próbujemy czegoś nowego. Teraz tak, dlaczego nie bez orka, skoro mamy karata albo pług? Ponieważ każdy przejazd to jest utrata wilgoci. Tutaj za jednym przejazdem mamy uprawę, czyli spulchnianie, dozowanie nawozu i wysiewanie nasion oraz zagęszczanie gleby. Tutaj akurat jest piątka, nie zapycha się nic. Emil właśnie jedzie z zestawem Class Axel 810 oraz Mzuri 11 łap ProTill 4T. Powiem wam tak, na glinie ten Axion o mocy 210 koni ma co robić, natomiast tutaj na takiej lżejszej ziemi, to jest piąta klasa, no zobaczcie, się nic nie zapycha, jest siane dosłownie, że w siernisko nienaruszone. Tutaj są takie też przejazdy talerzówką zrobione, będzie dla porównania, jak to będą się chwasty zachowywały. Zobaczcie, gdzie jest ruszona talerzówka. Jest wszystko fajnie wymieszane, jak ala bez orka. Na pewno chemia doglebowa będzie nam lepiej działała, niżeli tutaj, ale tu znowu no, są zasługi strip-tilla. Pamiętajcie, każda uprawa ma plusy, jak i minusy. I tak samo tu też są plusy i minusy. Natomiast na stan dzisiejszy to ma więcej plusów niestety jak minusów. Orka w tych warunkach to jest po prostu okaleczanie moim zdaniem gleby i no oddawanie wody, która przez ostatnie lata po prostu, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest na wagę złota. I to jest szczera, czysta prawda. Sceptycznie podchodziłem do strip-tilla, tam oglądałem filmy na YouTubie, czytałem różnego typu gazety o uprawie nowoczesnej. No i gdzieś tam ten strip-till od 2 lat już chodził mi po głowie, ale przez te 2 lata nie mogłem nigdzie zabukować sobie usługi. W tym roku miałem usługę zabukowaną, jedni mi odmówili. Tutaj taki los szczęścia się trafi, że chłopaki aż spod Bydgoszczy trafili na nasz teren, powiat myśliborski. No i dzisiaj są u mnie i wykonują siew. Zobaczcie, tutaj jest ziarenko już, nasionko leży. No może nie w mokrym, ale w wilgotnej glebie na około centymetra pół do 2 cm głębiej nie wysiewamy. Jeżeli nie popada, to ten rzepak i tak po prostu uschnie. Zobaczymy jakie wschody będą. Jeżeli będzie wszystko ok, to 4 dni do tygodnia i mamy zielono. O, tak to się prezentuje, zobaczcie mili państwo. I teraz tak, mając swój sprzęt, bierzemy usługi, że to jest nieekonomiczne. Zapłacenie tutaj za usługę wychodzi nas taniej o ponad 100 zł na samych kosztach, nie licząc amortyzacji traktora, ścierania opon. Opony, drodzy widzowie, do takiego czarnuszka to jest gdzieś wydatek, myślę, około tył gdzieś plus minus, nie wiem, no 20 prawie za dobrej jakości opony. Przód łącznie za opony myślę, że może te 35-40 tysięcy takie dobre gatunkowe opony się zakupi. No i to trzeba wszystko uwzględniać, bo zaciągać kredyty i kupować co rusz kolejne maszyny, to lepiej czasami się wspomóc po prostu usługą. No i ta usługa w tym roku jest uzasadniona, bo nie ma wody. No i właśnie o to w ten sposób jest u nas strip-till. Ja tutaj byłem takim organizatorem tego. Początkowo u mnie rodzeństwo, jak i tata, sceptycznie podchodzili do tego
zamysłu, że w słomę. No i tutaj wszyscy mówili, żeby zostawiać ścierniska, nie talerzować. Oni się uparli, tam doradcy doradzali, żeby to wszystko stalerzować, wymieszać. No i niestety, jak jest dużo słomy, jest to spulchnione. No, Mzuri i ogólnie Czajkowski tak samo się zapycha. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu ściernia. No i to w miarę fajnie robi. No tutaj te wszystkie dołki, co nam powodują? Mamy rozstaw co 34, bo co 36, już teraz dokładnie nie wiem. Wysiewane tutaj są rośliny w ilości 40 sztuk na metr. Wychodzi to wagowo, jeżeli chodzi o aganosa, dokładnie 2,8 kg. Z jednostki wysiewam 3,5 hektara, gdzie jednostka jest na 3 hektary. Troszkę to zaniżamy tą normę wysiewu w tym roku. Nie dokładamy jak w tamtym, bo rzepak był za gęsty i miejscami po prostu się powywalał, powywracał, bo był za cienki. I teraz tak, ważna zasada dla osób, które chcą się bawić w striptil. Ja też byłem zielony jak groszek. Tutaj właśnie jeszcze raz pozdrowimy Emila, który kieruje aktualnie. Ja chciałem siać wzdłuż, tak jak idzie siewnik. Oni stosują tą uprawę u siebie na gospodarstwie, gdzie mają 5 hektarów i tam jest 100% mzuri, żadnego pługa, żadnego agregatu. Jest zbiór, siew i tam się nic więcej nie robi. I oczywiście później rozsiewacze, opryskiwacze i znowu kombaj i znowu siew. I robi się to na łukos, na szagę, żeby te resztki pożniwne, które są w nadmiernej ilości, siewnik rozciągał i wtedy jest, powoduje to, że przeciągając to, siewnik to wyciąga i się nam jest mniejsze prawdopodobieństwo, nie to, że się nie zapcha, jest po prostu mniejsze prawdopodobieństwo zapchania się maszyny. No tutaj nie ma co się zapchać, ponieważ no tych resztek pożniwnych, to sami zobaczcie, tutaj to wygląda jakby słoma była zbierana, ale tutaj słoma naprawdę nie była zbierana, bo tutaj przężyto średnio mi wyszło 3 tony. O, tam jak dołki są takie, no to wiadomo, tam przężyto w dołeczku pod szóstkę podbijało, gdzie woda była. No i tak to się prezentuje, tam w tamtej części pola, gdzie jest lepsza ziemia. Była wysiewana pszenica, no i też się nie zapycha, pszenica około piątki dała, słomy trochę więcej niż tutaj, no bo tu jesteśmy na piątce, a tam jest już trzecia klasa. No ja ogólnie na chwilę obecną jestem zadowolony, że udało się to załatwić, no bo naszym systemem w tym roku, wysiewając rzepak, to byśmy sobie po prostu strzelili w kolano, ale spokojnie, ochłońmy, nie podniecajmy się za przeproszeniem, bo jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie. Jeżeli nie popada nic, to też tutaj cudów nie będzie, bo nawet jeżeli nam to skiełkuje 100%, taki przykład, 100% skiełkuje po tym mzuri, bo nasiona leżą w mokrej ziemi, w mokrej, wilgotnej glebie, to nie gwarantuje to nam, że ten rzepak po prostu przetrwa, bo jeżeli przez okres 2 tygodni teraz nie będzie padać i będzie taka temperatura, jaka była dzisiaj, czyli ponad 40 stopni, no to ten rzepak po prostu w najzwyczajniej świecie on umrze, uschnie i tutaj nie ma mocnych, zapowiadają opady. Dzisiaj mamy niedzielę, tak, niedzielę, pracujemy w niedzielę. Jak widzicie, nie tylko my pracujemy w niedzielę, wszyscy praktycznie pracują w niedzielę, bo termin zasiewu rzepaku to nie jest, że można sobie to odpuścić. Im szybciej, ostatnie lata pokazują, im wcześniejszy termin, tym jest po prostu lepiej. A pamiętajcie, jeżeli u was się sprawdza późniejszy siew, to po prostu go wykonujcie tak, jak wam jest dobrze i nie mówcie komuś, jak ktoś ma robić, bo my mamy sprawdzone, że na przestrzeni ostatnich 5 lat lepszy rzepak jest za duży, jeżeli za mały. Był jeden rok, 5 lat temu, przełomowy, że duże rzepaki wygniły i ten mały sypał dużo lepiej, ale to nie znaczy, że dużo lepiej. Ten duży sypał 3,5, mały sypał 4. No ale mały rzepak ma tendencję do wymrożeń. No i tak to się prezentuje. Ja idę do Emila, do kabiny i widzimy się później. Miałem się przespać, ale jakoś mi śpiączka przeszła, wypiłem kawę, najadłem się i widzimy się gdzieś później. Do usłyszenia, na razie. Na zakończenie odcinka, godzina 23 i dopiero wracam do domu i to jeszcze traktorem, przede mną 40 minut drogi, gdzieś o 1 znowu pójdę spać, no i rano trzeba wstać. Brat dzisiaj przyjedzie na pole, Krystian sieje, a Emil pojechał do hotelu,
Do usłyszenia, na razie widzimy się w kolejnych odcinkach.